Odpoczynek w strefie chilloutu, sadzenie kwiatów, sporty zespołowe i wymiana ubrań, czyli szkolny vinted. To wszystko miało miejsce w zespole szkół nr 2 w Tarnobrzegu podczas pikniku ekologicznego. Była to już trzecia edycja tego wydarzenia. W tym roku piknik odbył się pod hasłem Sadzimy miododajne. A dlaczego takie hasło? No bo dbamy o nasze zapylacze. Ja celowo używam takich pojęć, bo też chciałam uwrażliwić młodzież na to zagadnienie, a ono jest bardzo istotne teraz i bardzo często używane w tej przestrzeni publicznej. Zapylacze, czyli pszczółki, trzmiele i wszelkiego rodzaju żyjątka, które fruwają, a kwiaty po to, żeby je zapylać. I powszechna wiedza, wiadomo, że jeżeli wyginą zapylacze, to wyginiemy i my. W związku z czym myślę, że temat wrażliwy, ważny, aktualny i dlatego chcieliśmy go młodzieży jakoś tak delikatnie podsunąć. Ideą tego pikniku jest zawsze wykonanie zadania ekologicznego przez uczniów. Robią to w klasach, to jest klasowe zadanie. W tym roku mieli zakupić roślinkę, zdobyć, bo to w różny sposób można pozyskać, roślinę miododajną, no, którą później trzeba było posadzić. I to jest to zadanie ekologiczne i warunek tego, żeby brać udział w całym tym pikniku ekologicznym. A na pikniku działo się sporo. Mamy też akcję Vinted szkolny. Nazwa się wzięła stąd, że zaproponowałam młodzieży wymiankę i ktoś mi podpowiedział, mówi taki Vinted szkolny, jak tłumaczyłam. Mówię tak, taki Vinted. No i tak już zostało. Nie jest tajemnicą, że moda fast fashion jest bardzo szkodliwa dla środowiska. Kolejna taka zajawka nasza, no ten zdrowy tryb życia, dbałość o ciało. Mamy warsztaty jogi, z których się bardzo cieszę. Mamy dzisiaj jeszcze ekofotkę, konkurs ekofotkę, mamy ekobudkę, więc konkurs fotograficzny. Mamy konkurs na kulinarny, na sałatkę do grilla w tym roku. W ubiegłym roku była potrawa z grilla. Mamy grę terenową, wykrywacz metalu. To też się cieszy takim powodzeniem. Klasy szukają na czas zakopanych skarbów. Te skarby tutaj są. Oprócz tego uczniowie odpoczywali w strefie chilloutu, czytali książki na leżakach, grali w gry zespołowe, siatkówkę i koszykówkę, integrowali się i w pełni cieszyli się majowym słońcem.